to jest to, od czego się to wszystko zaczęło 25 lat temu. To jest przykład V2O3 domieszanego troszeczkę chromem. Proszę popatrzeć, jak mamy czysty trójtlenek wanadu, to jest, tu jest logarytm w skali dziesiętnej, logarytm 10, przy podstawie 10 w funkcji odwrotności temperatury. Czyli tu mamy niskie temperatury, no i tu jest widać, że to jest półprzewodnik niezdegenerowany, no bo to linia prosta w takich współrzędnych jest. Proszę popatrzeć, jakie jest gwałtowne przejście o 8 rzędów wielkości w oporze. No i układ jest metal, słaby metal. No i okazuje się, jak dosypiemy trochę tego chromu, to okazuje się, że układ nawet w takiej temperaturze jak 350 Kelvin z powrotem jakby się chciał zlokalizować i z powrotem idzie do metaliczności. Czyli mamy izolator magnetyczny, antyferromagnetyczny, paramagnetyczny metal, paramagnetyczny izolator, paramagnetyczny metal. Tak układ się przełącza tam i z powrotem, jak troszkę podgrzewamy, mimo że po prostu, bo mamy te. Jak wygląda diagram fazowy dla tych układów? Proszę Państwa, diagram fazowy, który gdzieś też, jak zaczynaliśmy to robić, wygląda najprostszy w ten sposób, na osi temperatura, a tu jest wielkość tego oddziaływania w stosunku do energii kinetycznej. Czyli tu one są porównywalne ze sobą. I co się okazuje? Tu mamy kwantowy punkt krytyczny, dlatego że tu jest lokalizacja w temperaturze T równe 0. Dokładnie te energie się znoszą. Ta energia jednocząstkowa z energią oddziaływania. Natomiast jak policzymy to w niezerowej temperaturze, to proszę popatrzeć, ta linia idzie do tyłu, że układ przy mniejszym oddziaływaniu lokalizuje się w niezerowej temperaturze niż przy zerowej temperaturze. Czyli co my mamy? Czyli temperatura jako szum termiczny pomaga nam lokalizacji. No i po prostu tu jest kwantowy punkt krytyczny. Okazuje się, że tu jest drugi punkt krytyczny i to jest ten w helu tam w środku. To jest to właśnie, proszę popatrzeć. Tutaj diagram fazowy, jak ja ustalę ciśnienie, czy ustalę wielkość oddziaływania, idę, mam ciecz, tu wchodzę, zlokalizowane są te fermiony, spiny widać, kiwają się na atomach, potem grzeję bardziej i z powrotem mam, idzie mi do cieczy fermiego. Także po prostu to jest właśnie ta entropia tego układu fermionowego, który cofa tą krzywą wskutek szumu termicznego. Widać to? Proszę Państwa, oczywiście, że widać i eksperyment został zrobiony 2 lata temu w grupie na Uniwersytecie w Orsay przez grupę francuską i opublikowany w Science. I proszę Państwa, to jest to przejście, to drugie, jak był izolator, metal, izolator, tu, gdzie już nie ma magnetyzmu, gdzie jest czyste przejście elektronowe, to jest w tych 300 kelwinach. I proszę popatrzeć, oni idą, tu jest funkcja ciśnienia, a tu jest funkcja temperatury. No i mają, powiedzmy, w jakichś 300 kelwinach, przy jakimś tam zerowym ciśnieniu, mają to przejście nieciągłe, prawda, metal. No i potem cisną i jest dokładnie punkt krytyczny. To jest przejście pierwszego rodzaju i tu jest po prostu punkt krytyczny. I proszę Państwa, mimo że to jest, tu jest izolator, tu jest metal i my idziemy wzdłuż tej linii tutaj, mimo że to jest układ elektronowy, ten punkt krytyczny tutaj, to jest dokładnie takie same własności ma, jak przy punkt krytyczny ciecz gaz. Tego jeszcze nie rozumiemy, dlaczego ten gaz elektronowy w tych temperaturach zachowuje się dokładnie tak, jakby to były atomy klasyczne pod wpływem oddziaływania van der Waalsa i tak dalej. Także po prostu tu jest klasyczny punkt krytyczny. Został wykryty po prostu 2 lata temu. Proszę Państwa, w okolicy tego punktu krytycznego pojawiają się nieprawdopodobnie ciekawe własności. Może opuszczę to. Otóż 15 lat temu przewidziałem po prostu, że wtedy w pobliżu tej lokalizacji masa tych ciężkich elektronów, powiedzmy ważących 100 mas elektronowych, musi być zależeć od spinu. Czyli po prostu po raz pierwszy może być w układzie kwantowo-mechanicznym, że masa może zależeć od spinu. Najpierw powiem, jak zależy, a potem powiem dlaczego. O co chodzi? Chodzi o to, że normalnie jak mamy metal, no to my rysujemy te pasma, nie? Albo gaz elektronowy, parabole rysujemy, tu ze spinem w dół, tu ze spinem do góry elektrony, nie? Jak przyłożymy pole, no to te, które mają moment magnetyczny zgodny z polem, to po prostu obniżają swoją energię, te podwyższają swoją energię. Otóż okazuje się, że w tych układach na granicy lokalizacji istnieje bardzo ciekawe sprzężenie zwrotne wskutek tego, że polem ja zaburzam energetykę, mechanikę tego układu. Mianowicie, że nie dość tego, że to się nieliniowo rozsuwają względem siebie, to tam, gdzie jest mniej spinów, te, które są niewygodne, nieprawdopodobnie zwężają się pasmo, a tu się rozszerza.
zwężanie pasma, co to znaczy zwężanie? Wypłaszczanie pasma znaczy, że masa strasznie rośnie. Czyli te, które mają spin sprzeciwny do pola, ich masa jest znacznie większa niż te, które mają spin zgodny. No i oczywiście tośmy przewidzieli. No i jak wygląda efekt mniej więcej ilościowo? Proszę Państwa, proszę popatrzeć. Trzeba na przykład, co to jest to N099? Wystarczy 1% atomów odebrać, że mamy jakiś stechiometryczny układ. Powiedzmy wanadu ileś tam i tyle samo tlenu. I teraz 1% wanadu zabieram z układu, czyli co setny wykopuję co setny atom z układu. I okazuje się wtedy, jak są te dziury po tych atomach, bo wtedy zmniejszam liczbę nośników w układzie, wtedy ten efekt jest najsilniejszy. Proszę popatrzeć, jak jest, nie ma polaryzacji spinowej, czyli pole jest zero, układ jest paramagnetyczny. Te masy są rzędu 50 mas elektronowych. Natomiast jak po prostu polaryzuje układ, nieprawdopodobnie rozjeżdżają się te masy. I proszę Państwa, przez 15 lat wydawało się, że po prostu cała ta nasza teoria jest do niczego, bo po prostu przewiduje efekt, którego nie ma, a to można pokazać na palcach, dlaczego tak powinno być. No i w ostatnim roku grupa z Cambridge i z Grenoble wykryli po prostu te rozszczepione masy w bardzo ciekawym układzie, który jest CER Cobalt IN5. Dlaczego taki skomplikowany układ? To jest bardzo ciekawy nadprzewodnik. Bardzo ciekawy nadprzewodnik, ale tu w polach jest dużych, także już nadprzewodnice zniszczone. Proszę popatrzeć, bo oczywiście tam są układy wielopasmowe, ale proszę zauważyć, jak duże różnice są między tymi masami. Jedne są 20 mas swobodnych, drugie 100 mas swobodnych. Także wygląda na to, że rzeczywiście masa może zależeć od spinu. No oczywiście można zobaczyć wtedy wobec tego, jak w polu to rezonans cyklotronowy, jak elektron będzie miał spin do góry, to będzie się poruszał z inną częstością niż jak będzie miał spin w dół. I wobec tego te oscylacje, ten rezonans cyklotronowy, jak mówimy efekt de Haasa van Alphena, wobec tego będzie różnica między częstościami oscylacji, wobec tego powinny występować charakterystyczne dudnienia kwantowe. Oczywiście jak pole jest duże, no to te jedne z jednym spinem, to amplituda jest mała, z drugim spinem jest duża, także w sumie to tu nic nie ma. Natomiast jak się pole zmniejszy, no, obserwuje się takie bomby, nieprawdopodobne po prostu oscylacje kwantowe wskutek tego, że te masy są różne, spinowo zależne. Proszę Państwa, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeśli ja mam jedną masę w układzie paramagnetycznym, elektrony ze spinem do góry i ze spinem w dół mają tę samą masę, to co to znaczy? To znaczy, że mam jeden układ kwantowy i symetria względem przestawień par elektronów obowiązuje w pełnym zakresie. Ale teraz jak ja przyłożę pola i te masy się rozjeżdżają, co to znaczy? To znaczy, że układ spontanicznie, jedna ciecz kwantowa spontanicznie rozszczepia się na dwie ciecze kwantowe. Wobec tego ja te dwie ciecze będę mógł interferować po prostu jak będzie malutkie pole i te masy się troszeczkę będą różniły. W każdym bądź, no bo to są rozróżnialne w ten sposób cząstki, bo to jest tak, jakbym elektrony i protony pomieszał. To są dwie ciecze kwantowe, prawda? Natomiast jak masy są takie same, no to jest jedna ciecz kwantowa. Wobec tego spodziewamy się, że tu bardzo ciekawa mechanika kwantowa będzie w układach skondensowanych po prostu to. Proszę Państwa, teraz tak, co tu napisałem? Już ostatnie po angielsku. Dlaczego te masy są takie różne? Otóż proszę Państwa, dlatego, że jak elektrony po prostu, to jak te elektrony są blisko atomów, bo atomowej granicy, to ja sobie mogę wyobrazić, że te elektrony, jak one się poruszają w tym ciele stałym? Że one skaczą z atomu na atom, jako hopping mówimy to. No to jak one skaczą, to ja one skaczą jedne przez drugie. Bo jak tam jest, to ten może przeskoczyć, tylko jak ma spin przeciwny. I wobec tego, jak ja mam więcej tych spinów, a mniej tych spinów, to tych mniej spinów może się rozpraszać na bardzo dużo sposobów na tych, których jest dużo. Wobec tego ich masa będzie duża. Natomiast tych, których jest dużo, one się efektywnie ekranują, wobec tego słabiej się rozpraszają na tej małej ilości. Wobec tego te mniejszościowe nośniki, te, które spin jest z tych których, dla którego spinu ich jest mniej, te się rozpraszają bardzo silnie na tej dużej ilości, no i wobec tego te masy będą różne. Ale efekt jest nie tylko, że to jest malutki efekt procenty, tylko efekt jest rzędu, jak Państwo widzieliście, nieprawdopodobnie duży. Teraz chciałem Państwu w ostatniej części powiedzieć o czymś nowym.
To jest dwie prace, które napisaliśmy, no więcej troszeczkę prac, które napisaliśmy z Andrzejem Ślebarskim z Uniwersytetu Śląskiego, co mi się wydaje bardzo ciekawe. Otóż co takiego jest ciekawego w tym układzie? To jest przykład tak zwanego półprzewodnika Kondo. Co to znaczy? To jest taki układ cer, rod, antymon, cyna. My dodajemy cyny, żeby, bo cyna jest na lewo od antymonu, żeby odejmować elektronów z układu, bo chcemy zobaczyć, zaraz Państwu powiem, co się zmienia, jak odejmujemy elektron. Otóż dla tych układów, jak jest blisko, jak nie ma praktycznie cyny albo jest jej mało, to proszę popatrzeć, opór elektryczny funkcji temperatury, najpierw idzie logarytmicznie jak w układach Kondo, potem zmniejsza się i w niskich temperaturach znowu się podnosi. Czyli jest jakby taki coś, układ Kondo, potem jakby metaliczność się robiła, bo opór maleje, ale z powrotem otwiera się przerwa, bo układ jest z powrotem półprzewodnikiem. I proszę Państwa, co jest ciekawego? Jak, proszę popatrzeć, jak się dodaje do 12% tej cyny, to stale tu jest jeszcze dla 12%, jeszcze się podnosi w niskich temperaturach ta krzywa oporu. Natomiast jak jest 13, 14, 15%, znika ta półprzewodnikowość w niskich temperaturach. Znika nagle między 12% a 13%. Powiecie, no co to takiego? No cóż to takiego? Nic takiego specjalnego się nie dzieje. No ale zmierzmy podatność magnetyczną tego układu. Podatność magnetyczną, czyli jak układ się polaryzuje. No i co się okazuje? Jak ja mam do 12%, to ta podatność mi rośnie z temperaturą i potem puch do zera. Czyli elektrony spinami się kompensują, spadają tak w półprzewodniku, że mamy wypełnione pasmo walencyjne. Po parze każdy stan ma, ze spinem do góry, ze spinem w dół, nie ma magnetyzmu, podatność jest zera. Ale co się zrobię, jak zmienię od 12 do 13%? Proszę popatrzeć. Jak zmienię od 12 do 13%, podatność się rozbiega. Czyli po prostu tu miałem zero podatność, a tu nagle nieskończona po prostu polaryzowalność po prostu się pojawia. Czyli oczywiście od razu mówimy, musi być punkt krytyczny, pod warunkiem, że tutaj dla tej koncentracji wyższej jest spontaniczne złamanie symetrii. Wtedy możemy mówić, że jest to kwantowy punkt krytyczny, dlatego że tutaj nic się nie dzieje, a tu jak zmierzam do zera, to ta podatność jest rozbieżna i oczywiście to jest to, co my badamy następnie. Otóż proszę popatrzeć, jak widać tą podatność. Widać, ona się rozbiega z takim wykładnikiem gdzieś 0,2, 0,3. Ona się rozbiega po prostu. Oczywiście tu widać nasze polskie ograniczenia. Po prostu gdybyśmy mieli, prawda, niskie temperatury, tylko tyle mogę się dopasować do eksperymentu z jakąś krzywą teoretyczną, no bo po prostu poniżej 1,8 Kelwina nie mamy po prostu dostępu do temperatury, przynajmniej w tym eksperymencie nie mieliśmy. No i wobec tego, no ale widać, że to dość ładnie zaczyna się wygładzać. Teraz może wrócę do tego, jak się ciepło właściwie mierzy. To jest ciepło właściwie przez temperaturę się mierzy, proszę popatrzeć. To idzie tak jak w cieczy Fermiego, powinno iść bardzo ładnie, że C przez T to jest gamma, to jest tak zwany liniowy, współczynnik liniowego ciepła właściwego dla metali charakterystyczny. Sommerfeld i Bethe już to policzyli, że takie coś powinno być. Tu jest od sieci albo od paramagnonów antyferromagnetycznych. Jest dobrze, ale im niżej idzie w temperaturę, tym mi to się rozbiega od tej cieczy Fermiego. Czyli nad tej takiej cieczy Fermiego coś mi się tam osobliwość wyciąga, jak zmierzam do niskich temperatur. W tej chwili na Uniwersytecie w Cambridge właśnie mierzą to w obszarze milikelwinowym. No i na tej podstawie możemy zaproponować po prostu diagram fazowy dla tego układu następujący. Otóż tu jest temperatura, tu jest ilość tego cyny, której dosypałem, 5%, 10%, 15%, 20%. Proszę Państwa, to jest wielkość tej przerwy półprzewodnikowej tam, gdzie dla niskich koncentracji, gdzie się ten półprzewodnik Kondo tworzy. Proszę popatrzeć, ta przerwa to są kelwiny. To nie jest tak jak nawet wąskie półprzewodniki normalne. To jest 0,1 elektronowolta, 1000 kelwinów przerwa między poziomem donorowym jakimś czy tam akceptorowym, a po prostu pasmem przewodnictwa. Tutaj to są w kelwinach. Znika ta przerwa i w tym punkcie pojawiają się te osobliwości, czy wezmę 15, czy 14, czy 13, jest to osobliwa ciecz. Zmierzam z T do zera i coraz bardziej osobliwy układ zaczyna być. Jak wykryć, że tutaj jest jakiś stan magnetyczny? No bo tu nie ma magnetyzmu, bo podatność była zero. Jak to wykryć? Otóż proszę Państwa, to w grupie profesora Tomali w naszym instytucie młodzi ludzie zmierzyli po prostu
polaryzację magnetyczną funkcji pola. Proszę zauważyć, jakie te układy są niesamowicie chimeryczne. Tu jest pole, tu pole jest, powiedzmy, że weźmiemy pole, to jest 0,3 tesli, czyli, prawda, 0,3 tesli to jest 3000 erstedów. Proszę popatrzeć, namagnesowanie jest rzędu 0,001 magnetona bora na atom. Taki malutki, oczywiście CER, te elektrony CERU4F mają, to jest spin 1,2. Oprócz tego one jeszcze orbitalny moment mają, no bo to jest stany 4F, ale przez to, że te elektrony F się ruszają wszystkie, one po prostu w efekcie prawie, że się kompensują, tak jak w normalnym gazie Pauliego, te spiny, mimo tego dużego pola i tylko troszeczkę widać po prostu, że troszeczkę polaryzacji tam jest. No i to nam pozwoliło powiedzieć, że mamy tutaj tak zwane non-Fermi liquid, nie landałowską ciecz. Tu mamy ciecz landałowską, która przechodzi półprzewodnik czy izolator Kondo. No a w środku po prostu powinien być ten osobliwy punkt krytyczny, który należy po prostu teraz w milikelwinach badać. Gdzie, jak podchodzimy pod ten stan kwantowy, co tam się będzie dalej działo. Wobec tego, co Państwu powiedziałem? Powiedziałem Państwu to przede wszystkim powiedziałem, na czym polega ten obszar krytyczny, o tej konkurencji między oddziaływaniami w przypadku kwantowych przejść fazowych. Proszę Państwa, przejście nadprzewodnika normalnego, powiedzmy kawałka ołowiu w tych tam 6 czy 7 kelwinach, to nie jest przejście kwantowe, to jest przejście klasyczne. Normalne przejście nadprzewodzące, normalne, jeśli ono w ogóle jest normalne, ale normalne przejście w nadprzewodnikach jest klasycznym przejściem fazowym. My o takich przejściach nie mówimy. My mówimy o przejściach takich, które są stricte kwantowe, gdzie osobliwości występują w temperaturze T równej 0. No i powiedziałem, że występują nowe zjawiska fizyczne, występują spinowo zależne masy quasi-cząstek. Proszę Państwa, pojawiają się inne zjawiska. Katastrofa polaryzacyjna, czyli tak zwane zjawisko metamagnetyzmu, ale ja o tym nie mówiłem, bo to po prostu jest bardziej istotne już dla doświadczalników, którzy chcą to wykryć, aniżeli z punktu widzenia takiego ideowego. Teraz pokazałem Państwu, że istnieją osobliwe ciecze kwantowe, przynajmniej w tym obszarze temperatur, w których myśmy to badali, do 1,8 kelwina. No i oczywiście problem jest po prostu kwestia dekoherencji i pomiaru kwantowego jako zjawisko krytyczne, ale to jest już zupełnie inna para kaloszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu profesorowi. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciał zabrać jakieś pytanie? To było takie prowokacyjne, ten ostatni punkt. Mianowicie pomiar kwantowy jako zjawisko krytyczne, kwantowe. No, sam pomiar kwantowy w formalizmie jest mętnie opisany. Właściwie na dobrą sprawę nie bardzo wiemy, co to jest. To jest jedna strona tego, ale druga strona, no, zjawisko krytyczne. Ja rozumiem, że tutaj pan profesor miał na myśli środowisko, prawda, które reprezentuje ten pomiar, w cudzysłowie oczywiście, i ten efekt jest takim efektem, że opisujemy środowisko i ten podukład, to się umawiamy, co jest środowisko, i mamy pewien efekt, który możemy powiedzieć, że jest kwantowy. Czy to o to chodziło, czy nie? Ja próbuję zgadnąć, czy nie, bo ja... Troszeczkę o coś innego mi chodziło. Może troszeczkę tak przydługo, ale minutkę, nie mniej niż minutkę. Był u nas niedawno profesor Onzager, nie Onzager, Boże. Penrose. No i chodziło, kwestia pomiaru była, no i ja tam wydźwignąłem następującą sprawę, że po prostu układ, który mierzący, bo on mówi, że to trzeba jak się trzeba, tak jak Wigner to mówił, trzeba włączyć przyrząd, wtedy to znowu jest układ kwantowy i tak dalej, i w ogóle jesteśmy w jakimś takim strasznym stanie solipsyzmu, po prostu nic nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Ale jednak my to robimy jako doświadczalnicy, po prostu, przynajmniej doświadczalnicy to robią, że rozdzielamy ten układ pomiarowy i na ten, to co badamy. I jedynym sposobem jest, że ten przedmiot badający ma nieskończoną liczbę stopni swobody, natomiast ten ma skończoną. Wtedy nam się, mamy nadzieję, że nam się uda złamać tą symetrię między nimi. No oczywiście może pan powiedzieć, no dobrze, a nawet jak jest nieskończona liczba stopni swobody, to czy może być ten układ jednak dalej kwantowy? I oczywiście może być, nie zawsze da się rozdzielić. I na przykład kawałek nadprzewodnika, jak się puszczą już te elektrony, to lecą,
wiadomo, nie? Nieskończoność, czy tak. Kawałek cieczy kwantowej. I o co chodzi? Chodzi o to, co to jest po prostu w ogóle stan kwantowy makro, że to jest po prostu, to jest tak zwana sztywność fazowa, że po prostu, powiedzmy, jakiś bozon dopasowuje swoją fazę, dopasowuje do tej reszty płynącej już, prawda, no bo prawda są przejścia bozonu do danego stanu jest już proporcjonalne do liczby, która już tam jest. I w tym sensie to jest złamanie jego symetrii dowolności fazowe. Tak samo tutaj byłoby, że w tym akcie pomiarów my łamiemy po prostu, a przynajmniej określamy na przykład fazę jego. I w ten sposób, tak jakbyśmy spontanicznie łamali symetrię, ale po prostu formalizm mam bardzo jeszcze, nie mam nic opublikowanego na ten temat, dlatego tak przypuszczałem, że pan mnie o to zapyta. To po prostu... Dziękuję bardzo. Pani intuicję. Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na problem, no, może jest językowy, ale jednak trzymajmy się pewnych standardów. Mianowicie słusznie nazywasz, że faza jest zdefiniowana przez zajście fazowe i idąc dalej, patrząc to topologicznie, linie się kończą w pewnych punktach albo mają pewne punkty specjalne. I dobrze jest zdać sobie sprawę z tego, że zbiór punktów krytycznych jest pod zbiorem punktów specjalnych. W szczególności punkt, w którym granica fazowa Helu 3 osiąga minimum, jest punktem specjalnym, natomiast nie jest punktem krytycznym, dlatego że w tym punkcie nie ma żadnych osobliwości, nie ma tam troszkę żadnych wykładników, nie da zdefiniować. Więc, ale to może jest na ten temat inny język, być może. Więc, ponieważ to są dwie linie pierwsze, to w przypadku tam V2-3 to jest ten tak zwany terminal point, jak się to mówi, punkt końcowy. Natomiast w przypadku Helu 3 okazuje się, że nikt do tej pory, teraz mając to w elektronach, ja zasugerowałem ten eksperyment, żeby zrobić dla Helu 3. Okazuje się, że nikt nie badał w tej okolicy własności krytycznych. I po prostu, także będzie to robione. Czy to jest punkt specjalny, czy krytyczny, nieważne. Ważne jest, czy są osobliwości, czy nie. Ja twierdzę, że będą. No to ja twierdzę, że ich tam nie ma. No, the proof of the pudding is in the eating. To już ostatnie pytanie. Tutaj w swoim referacie bardzo mocno podkreślałeś to, że te przejścia fazowe występują przy T dążącym do zera. Prawda? Znaczy tutaj właśnie było to bardzo mocne rozróżnianie między przejściem klasycznym a przejściem kwantowym. No i teraz właśnie pytanie jest takie, żeby to uściślić. Czy uważasz wobec tego, że każde przejście, które jest w temperaturze powyżej temperatury, czyli w skończonej temperaturze, zawsze jest przejściem klasycznym, czyli nie jest przejściem kwantowym? To jest raz, jedno pytanie. I drugie, czy na przykład jak mamy w takim związku, niech będzie ITER RH2, SI2, już mniejsza o detal, kiedy mamy w temperaturze, że odkryte uporządkowanie magnetyczne w temperaturze 70 milikelwinów, czy to już jest wystarczająco blisko tego, co ty jako teoretyk rozważasz, T równe 0, prawda? Czy to jest jednak ta skala, w której się poruszają eksperymentatorzy, które są po prostu te różne od zera? Dobrze. Oczywiście, nie, to jest zasadnicze pytanie, prawda? Jak mamy przejść, czy jest coś takiego? Najlepiej byłoby iść z punktem krytycznym, na przykład funkcji ciśnienia, i zejść do zera i zobaczyć, kiedy się kończy ta klasyczność, a zaczyna kwantowość. Otóż nie ma jednej granicy. Bo nawet jak mamy kwantowe przejście, to ja muszę zbadać w niezerowej, tą kwantową fizykę statystyczną, w niezerowej temperaturze, żeby zobaczyć po prostu, że to się rozbiega przy T zmierzający do zera, bo inaczej nie da się tego wykryć po prostu. Więc do jakiego stopnia to jest, ja bym powiedział tak, że w tej temperaturowej ewolucji jest i fizyki klasycznej trochę, no bo są termiczne wzbudzenia, i kwantowej, bo jest to współdziałanie, to konkurencja tych energii mechanicznych. Wobec tego jest i trochę tego, i trochę tego. Tylko o kwantowym mówię wtedy, kiedy punkt rozbieżności jest w T równym zero. A o klasycznym, ono jest bardziej klasyczne, jak ono jest w T niezerowym. Oczywiście możesz powiedzieć, czy 10 milikelwinów to już jest czysto klasyczne. Nie potrafimy na razie na ten temat odpowiedzieć, jak wygląda dokładnie ten crossover, jak się to mówi, to przejście od czysto kwantowego obszaru do czysto klasycznego. Ja takie króciutkie pytanie, tylko żeby to uściślić dosłownie na pół sekundy. Czy na przykład, no bo ja do tej pory uważałem, że na każde przejście magnetyczne z paramagnetyka do ferromagnetyka, w związku z tym, że magnetyzm jest efektem kwantowym, jest przejściem kwantowym.
a tu będzie wyglądało, że nie. Nie, to, że, to jest... że obiekty są kwantowe, niekoniecznie musi być przejście fazowe kwantowe. To, co powiedziałem, że w nadprzewodniku nie jest to przejście kwantowe, dlatego że energia parowania współzawodniczy z entropią tego, rozrywania par. I w tym sensie to jest klasyczne, mimo że to są obiekty kwantowe. Dziękuję bardzo raz jeszcze naszemu mówcy.